Dzień dobry, dzisiaj naszym gościem jest lider Stowarzyszenia Twórcze Horyzonty, pan Tomasz Szwarc. Dzień dobry, cześć. Wygodnie na fotelu? Specjalnie fotele przywieźliśmy na to spotkanie. Nieprzyzwyczajony do takich komfortowych foteli jestem, jak większość waszych gości. No właśnie widzę, że tak się kręcisz i kręcisz, ale znalazłeś w końcu odpowiednie miejsce. Twórcze Horyzonty ruszają po wakacjach ze swoimi projektami. Te projekty ogólnie rzecz mówiąc mamy dwa, chyba że jest ich więcej, to mnie popraw, czyli spotkania z podróżnikami oraz filmy. Już teraz w najbliższy piątek pierwsze spotkanie z Małgosią Szumską. Tak, projektów mamy dużo więcej, ale realizujemy tylko dwa. No, nie mamy środki finansowe, tak. Natomiast spotkania z podróżnikami, 5 zaplanowanych mamy jeszcze do końca roku, także zaczniemy od bardzo młodej podróżniczki. Ona sama o sobie bardzo skromnie mówi, że wchodzi dopiero w świat podróżowania i zaczęła też robić prezentacje z całkiem fajnymi wynikami, bo tak jak przed chwilą wspomniałem, nagroda na festiwalu podróżniczym w Olsztynie, ale i też nagroda na ostatnim festiwalu Trzy Żywioły w Bolkowie. Bardzo fajna prezentacja w połowie, bo specjalnie obejrzałem pół, żeby w całości sobie luksusowo u nas we Wschowie zobaczyć. Innymi słowy, wszystkich gości, których zapraszasz, ich prezentacje widziałeś wcześniej. Właśnie mam taką zasadę, że raczej nie bazuję na tym, co można zobaczyć w internecie czy gdzieś usłyszeć. Jeśli ktoś, kogo zdanie szanuje, poleci mi jakiegoś prelegenta, no wtedy jestem w stanie się ugiąć. Natomiast no, coraz więcej ludzi robi tego typu prezentacje. Jest bardzo różny poziom i nie zawsze ci, którzy zaczynają robić te prezentacje, wypadają słabo i muszą się czegoś uczyć. Nie wiem, może dlatego, że Gosia jest aktorką, szło jej wyśmienicie i trzymanie mikrofonu i prezentacja przed dużą publicznością nie robi jej żadnego, nie jest dla niej żadnym problemem. Mnie nie interesuje jakby temat prezentacji, bardziej kompozycja, umiejętność właśnie opowiadania, czy sama postać. Nie, oczywiście temat jest bardzo ważny, natomiast oprócz tego, że on jest mocno sentymentalny i temat powiedzmy, że jest wymagający, to bardzo zgrabnie i dużo jest elementów wesołych w tej opowieści. No i myślę, że coś, co nie jest oryginalne, to ostatnio podróże właśnie w tamte rejony świata, natomiast oryginalne było szukanie tych korzeni. Właśnie chciałem Ciebie zawsze zapytać, a jak zapraszasz podróżników do Wschowy, to oni sobie tam klikają i mówią, Wschowa, gdzie to jest? Tam przecież się nic nie dzieje. Albo, o, do Wschowy, tam przecież się tak dużo dzieje, no, że przyjadę. Tak, czasem to się zdarza, z czego mi jest bardzo miło, natomiast większość ludzi pyta, no dobrze, na wschód, ale gdzie konkretnie? Wiele ludzi słyszało o naszym festiwalu, co mnie dziwi, że nie wiedzą, że realizujemy comiesięczne spotkania, natomiast o festiwalu obiło im się o uszy i chyba zaczyna być taka tendencja, że oni będą mniej zainteresowani przyjeżdżaniem z pokazem tym comiesięcznym, bo na festiwal zapraszamy osoby, które mają świeże tematy do pokazania, a mało osób jest takich, które przyjedzie i na pokaz indywidualny i później jeszcze będzie w stanie inny temat swój świeży zgłosić do udziału w festiwalu. Znasz kolejnych prelegentów? Czy to jest jeszcze tajemnica? Nie, ja nie robię z tego tajemnic, natomiast nie lubię tym bardziej publicznie opowiadać o tym, kto będzie, bo to nieraz zdarzało się, że ktoś nagle po prostu wyjechał komercyjnie nawet z wycieczką i musieliśmy przekładać spotkania bądź szukać nowego prelegenta. Powiem tylko tak, że będzie o na pewno coś o górach wysokich, pewnie będzie o zdobywaniu najwyższej góry świata. Pewnie będzie coś
a może i nawet dwa pokazy o tym, co wydarzyło się tak naprawdę na Broad Peaku. Mówię o zimowej ekspedycji, która była ostatnio i o której też jest głośno medialnie. Nie dlatego chcę zaprosić, że jest o niej głośno medialnie prelegentów, ale dlatego, że po pierwsze mało mamy tematów związanych z górami wysokimi, a po drugie mamy możliwość zaprosić ludzi, którzy są młodzi i jednocześnie bardzo ambitnie podchodzą do tego, do wspinania. No i myślę, że warto nawiązywać już na początku z nimi dobre relacje, po to, żeby później przyjeżdżali z kolejnymi opowieściami. Poza spotkaniami z podróżnikami również Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty realizuje projekt, który się nazywa Kino we Wschowie od dobrych kilku lat i od września. Po wakacjach wracacie z filmami. Powiedz, kiedy będzie można spodziewać się pierwszego seansu, gdzie, jakie filmy mniej więcej? Tak, zgodnie z umową, jakie stowarzyszenie ma nawiązaną z Centrum Kultury i Rekreacji. Centrum Kultury i Rekreacji zrealizowało jak do tego momentu 23 seanse, natomiast... W tym roku? Tak. Natomiast pora na seanse stowarzyszenia, których kilka właśnie zaplanowaliśmy. Tak, wiemy, jakie to będą seanse. Za chwilę pojawi się cała informacja w mediach. Na pewno będą to filmy trochę bardziej wymagające. Z niecierpliwością dużą czekam na to, aż zaprezentujemy film Róża i Pokłosie, bo obok obławy, którą udało nam się we Wschowie oglądać, uważam, że są to bardzo fajne, ważne i obowiązkowe do obejrzenia trzy polskie filmy. Dzwonimy co chwilę do Polski Światłoczuły i już za chwilę coś się wydarzy. Koniec roku mamy pewną fajną niespodziankę, ale no zobaczymy, czy uda się tą niespodziankę zrealizować. Nie chodzi tutaj o finanse, ale o mobilność pewnych ludzi. 7 seansów, czyli dwa razy w miesiącu, tak chyba to średnio wypada, tak? Tak, na to wychodzi. Będziemy grali w piątki o 19, tak jak dotychczas w centrum, w sali widowiskowej CKIR. Tak, 5 zł myślę, że to jest cena dla większości z nas do przeskoczenia, a bardzo fajnie ona na koniec kumuluje środki, które właśnie taki mamy plan, miałyby pomóc nam zrobić może chociaż jeden dodatkowo. Zaczniemy od filmu, który już trochę przebrzmiał, ale gdzieś został między innymi przeze mnie przeoczony. Film nosi tytuł Droga Życia i najkrócej opowiada o wędrowaniu po szlaku świętego Jakuba. Myślę, temat był, pojawiał się w naszym wschowskim społeczeństwie przez ostatnie miesiące i może fajnie byłoby zobaczyć. No pewnie, zresztą został odnowiony ten szlak świętego Jakuba przez jego założyciela. Ostatnio czytałem, że strażacy z Osowej Sieni stali się takimi opiekunami, więc może będzie jeszcze większe zainteresowanie. Czyli na spotkania z podróżnikami zapraszamy w sobotę o godzinie 18.30. Pierwsze spotkanie w najbliższy piątek z 28 września. A pierwsze spotkanie z kinem, seansami filmowymi pierwszy piątek października, dokładnie 4 października. Zgadza się. I jeśli mogę, to zamykając to taką fajną klamrą, wspomniałem o dwóch inicjatywach, które realizujemy, natomiast te, których nie widać, gdzieś tam się dzieją. No i właśnie w ten piątek wstępnie, w ten piątek jesteśmy w stowarzyszeniu, umówiliśmy się na pierwsze wstępne spotkanie organizacyjne trzeciej edycji 100 Drogi Festiwalu Podróżników. No i korzystając z Waszej pomocy, już powoli apeluję o
wsparcie wolontariuszy naszej inicjatywy. Szczegóły to proszę zobaczcie za tydzień, dwa na naszą stronę. Będziemy potrzebowali kilku ludzi, którzy potrafią to, tamto, fachowców z danych dziedzin. Natomiast już na samym festiwalu chcielibyśmy również oprzeć się o pracę wolontariuszy, dlatego że będziemy, o ile środki nam pozwolą, siły i entuzjazm, próbowali ciągle rozbudowywać jeszcze ten festiwal. Chociaż nie spodziewałem się, że będzie on trwał tydzień. Dobrze, dziękuję. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Na spotkania z podróżnikami i na spotkania z kinem zapraszał nas Tomasz Szwarc ze Stowarzyszenia Twórczy Horyzont. Dziękuję. Dziękuję.